Strzelec bramki w ostatnim meczu Puszczy Niepomice, Wiktor Żytek z nami. Wiktor, no długo musiałeś czekać na tą pierwszą bramkę, ale jak już wpadła, to od razu za 3 punkty. Tak, tak. No dosyć długo musiałem czekać na to swoje przełamanie. No cieszę się, że udało się strzelić bramkę i dającą 3 punkty od razu. Nie wiem, jak to robicie, ale w tym sezonie, jeżeli chodzi o wyjazdy, to jesteście do bólu skuteczni, bo zawsze strzelacie jedną bramkę, nie dajecie się zaskoczyć rywalom i 9 punktów w pierwszych 3 meczach, no to jest hat-trick wyjazdowy. Tak, no trzymacie po 1-0, nie pozostaje nam nic innego, jak podtrzymać serię wyjazdową, no ale też trzeba zacząć punktować u siebie. Kiedy strzeliłeś tą bramkę, nie miałeś takiego przez moment zawahania, że być może jest spalony i znowu czegoś takiego małego zabraknie i bramka zostanie uznana? Miałem. Od razu spojrzałem na sędziego bocznego, na szczęście nie podniósł chorągiewki. Już też tak chwilę wcześniej miałem też okazję do strzelenia bramki. Myślałem, że fatum problemu strzelenia bramki będzie, ale udało się i jest w sieci w końcu coś. Wracacie teraz do Niepomic. Może tutaj teraz trzeba się przełamać i kolejne to fatum pokonać, bo o ile na wyjazdach jest znakomicie, tak, w Niepomicach jest jeszcze co poprawić w tym sezonie. Tak, no będziemy walczyć o to, żeby w końcu tu 3 punkty zostały. Zrobimy wszystko w naszej mocy, żeby strzelić o jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Przypominając sobie ten mecz z zeszłego roku ze Stalą Mielec, to trzeba przyznać, że przynajmniej ten w Niepomicach wyszedł bardzo dobrze, bo wygraliście ulubionym swoim wyjazdowym w tym sezonie wynikiem 1-0. Zgadza się, no. To będzie na pewno ciężki mecz, ale nie ma przeciwników, z którym nie moglibyśmy wygrać i trzeba liczyć na to, że wygramy chociaż te 1-0, a może uda się wyżej. Trener Tomasz Tułacz powiedział, że wszyscy jesteście zdrowi, wszyscy jesteście gotowi do walki, ale chyba nie wyobrażasz sobie, że po takim meczu jak ostatnim, po tym, że dałeś 3 punkty, nie znajdziesz się w wyjściowej 11 na niedzielny mecz ze Stalą. Wszystko jest decyzją trenera, zobaczymy jeszcze z 2 dni, jak to wszystko będzie wyglądało, więc jest jeszcze troszkę czasu i miejmy nadzieję, że będzie taki skład, żeby dał nam 3 punkty. Na koniec popatrzmy jeszcze troszkę szerzej. Oglądałeś wczorajszy rewanżowy mecz Legii Warszawa z Glasgow Rangers? Muszę przyznać, że oglądałem do 90 minuty, więc bramki dla Rangersów nie widziałem. Przełączyłem na reprezentację Polski w siatkówkę. Ale pewnie masz już jakieś przemyślenia, w jaki sposób wykorzystać te słabsze punkty Legii? Jeszcze tak nie skupiałem się, bardziej skupiamy się na najbliższym meczu, więc do meczu z Legią jeszcze troszkę czasu jest, więc mam nadzieję, że zdążymy przeanalizować najsłabsze punkty i przejść dalej ten etap Pucharu Polski. Czyli czego Ci teraz życzyć? Pierwsza bramka w Puszczy, w końcu ta wyśniona była, to teraz trzeba szybko strzelić tą pierwszą na K2. Podszywać pasce, tak jest.